Wybierają datę 1 stycznia i tą tradycją, którą oni kultywują od nas. W związku z tym na wniosek właśnie tej grupy przekazałem taką radę miejską, że to podjęła uchwałę o tym kompetencji radycji, aby to mógł nazwać niech ta tradycja, którą oni kultywują, utkwi nam zawsze w pamięci. I to, co jest piękne, że na zawsze, jak to wam wyznaczę, świętujemy na dalej. Podadzą sobie rękę z przyjaźni, aby taką rękę sobie wszyscy Polacy. Pan przewodniczący odczyta akt nadania imienia tego mostu i odsłonimy razem z kasjerem, bo kasjer to najważniejszy źródeł kasy i z panem przewodniczącym odsłonimy tą tablicę, tą nazwę. Listopada Anno Domini 2023. Rajcy miejscy obecności. Burmistrza miasta Żywca Danilo Szlagora. Wiceburmistrz Marka Czula Janusza Jurasza. Sekretarz miasta Małgorzaty Stalety i skarbnik miasta Bogusławy Galarz. Powagą swego majestatu jednogłośnie zdecydowanie. Na ekspozycji zlokalizowanemu w Żywcu na rzece stole łączące ulicę Kościuszki z ulicą Kościuszki nasze most Jukacy. Jukacy są bowiem wspaniałą grupą mieści dzielnicy Zamłocy. Wykonanie uchwały poproszę zaś rajcy burmistrzowi miasta Żywca. Uchwała ta weszła w życie z dniem podjęcia. A uroczyste odsłonięcie tablic faktem na wieki dokumentujący dokonało się 1 stycznia Anno Domini 2024. To niniejszym dla pamięci podobnych potwierdzają burmistrz miasta Żywca Antoni Szlagor, przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Gowin. Dziękuję. Nie żyją! Thank you.
budził spokój. A to jest Szanowni Państwo, tak jak powiedziałem, zapraszam wszystkich. Przechodzimy tutaj za Jukacami, ulicą Bałową. Jukacy biegną pierwsi, strażacy, potem my wszyscy za nimi. Tam do portów tenisowych, tam jest gładka. Zapraszamy wszystkich, będziemy poczęstować i będziemy tam świętować otwarcie kładki w ramach projektu Smart Żywiec Rewolucji. Jeszcze raz dziękuję panu przewodniczącemu i wszystkim radnym Rady Miejskiej za podjęcie tej uchwały, ażeby ten most wyszedł na drogi mostem Jukas. Drodzy Państwo, widzimy się na drugiej części dzisiejszej uroczystości na 30. Teraz są przeszkody.